troszkę to nie my. Cześć, siemano, witam was na kanale Papi Farm. I co dzisiaj będziemy działać? Jedziemy spróbować się w ziemniakach. Musimy wyjechać kombajnem, żeby wyciągnąć zetorka, dlatego że jest u nas mokro, zaraz go tutaj przyszykuję. Sprawdzimy oleje, posmarujemy przodek, dolejemy paliwa i musimy jeszcze dodatkowo wyciągnąć kombajn Annę, która tutaj sobie czeka obok kombajnu, tam kilka gratów powynosić. I będziemy próbować swoich sił w ziemniakach. Na dzień dzisiejszy jest 1 wrzesień. Tak dobrze mówię? Chyba tak. 1 września i co? Jedziemy i widzimy się prawdopodobnie na polu. Jest pierwszy wiatr w zielonych ziemniakach z zetorkiem. Zaczynamy poprzecznie kopać. Kurde, troszkę to nie my. Zetorek przygrzebuje cały czas, bo tutaj jesteśmy pod lasem na poprzeczniaku. Tutaj kurczę zawsze jest mokro. Ale jak to obkopiemy, to już będzie zbani, bo tam jest taka bardziej piaszczysta ziemia. Dobra, ale piaszczysta. Więc jak to obkopiemy, to już będzie nam ładnie szło. Tak, Krzestyn testuje, czy jest mokro na gorczycy, czy nie. I wjechał w bruzdę. Więc my też jedziemy, bo przyczepa jest troszkę wysoka. Moi drodzy, niestety starym systemem, ale musimy kopać dołki pod przyczepę, dlatego że Anka jest po prostu za mała na tę przyczepę, na tą brandyskę i na HL-kę też jest za mała. Także pierwszy podjazd myślę, że będzie ok. No raczej powinien podjechać, bo tu dość weszła. Zobaczymy, bo pierwszy podjazd zawsze najgorszy, bo ciężko ucelować. A później to już po śladach tylko i... No i zwalamy wałeczek. Cyk, pyk, fuch. A i tak chyba nie będzie widać. I jak to wygląda? No starczy. Ale duże są te ziemniaki, nie? Się nie wydawało, że będą takie wielkie. Jak ręka, kurde, ziemniaki. Fajne. Dobrze, będzie więcej. O. Jakieś małe też się zdarzają, ale... Ale to jak te? Pokaż, ja sobie zobaczę tu. Te w ale bomby, patrz. Może tak, bo to dopiero początek pola. Kurde. Do kamery uwiecić w obiektywie, jakie ziemniaki urosły. Trochę tam zostało jeszcze. Kurwa, już zapomniałem, jak tu się robi. Czekaj, trzeba od tamtej strony wejść. Tutaj trochę chociaż. Bo to później się będzie tu wieszyć. Nie, no trochę tak z grubsza. Bez napędu, lekko. Poszła maszyna. Kopie, kopie, kopie. Idzie maszyna. Cały czas kopie, ale idzie. Kopie, kopie, kopie cały czas, kopie, ale ładnie poszedł. Jedziemy kopać ziemniaki, jedziemy kopać na drugą przyczepę, dlatego że pierwszą ostatnio sobie nakopaliśmy. Obkopaliśmy po prostu całe pole, poprzeczniaki i nakopaliśmy czeszkę. A teraz jedziemy nakopać HL-kę do pełna i dzisiaj będziemy zetorkiem z nimi jechać.
Także cały przegląd był, oleje sprawdzone, paliwo jedziemy właśnie nalać mu paliwa. A ja powiem wam szczerze, że generalnie zawsze sprawdzam paliwo, oleje też przed jakimiś większymi pracami, typu jakaś uprawa, czy właśnie z przyczepami jak jedzie, bo tak jak wyjeżdżam gdzieś tam im na chwilę, to nie wiadomo, że nikt nie będzie tam oleju sprawdzał, bo to jak nie ma wycieku, nigdzie nie widać, że jest nalane, no to gdzie on miał się podzieć, co nie? Ciągniki stoją w garażu, więc też nikt nie mógł spuścić, ale wolę sprawdzić sobie zawsze przed jakimiś większymi pracami. Mani. Jeszcze można było 10 centów podciągnąć, ale tu jest. O, ale dobre są, patrz. No i dobra, żeby też za dużo nie było, bo później po co? I tak na raz nam to nie wejdzie. Wygląda mniej więcej opróżnianie po szawance. Mani. Elegancko to idzie. Mam nadzieję, że... W sensie mam nadzieję, no dzisiaj jeszcze raz w koło jedziemy i to koniec. Bo już mamy pełną przyczepę. A tu było jeszcze nakopane na poprzednią, także powiem wam, że jest bardzo dobrze moim zdaniem. Zobaczymy ile nam też wyjdzie to, ale myślę, że na dwóch przyczepach też koło 17 będziemy mieli. Naładowane, bo jest nawalone. Nawalone jest towaru. I jedziemy to jeszcze dzisiaj sprzedać pod wieczór. Mamy już nakopane. Jedziemy ustawić się pod przyczepę. I akcja wyciąganie przyczepy. Zobaczymy jak pójdzie, ale myślę, że bez większych problemów, bo jest sucho. Powinno się nam nawet dość udać. Ładnie sypią. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony w tym roku z ziemniaków. Zobaczymy jak będzie z czasem. I zobaczymy jeszcze dzisiaj jaka skrobia. Ale ja jestem zadowolony, szczerze mówiąc, z tego co tutaj, jak widzę po prostu tony, które tutaj lecą. Dobra, zobaczymy jak zetor pójdzie. A bez napędu ją też wyciągnął. Ona jest cięższa niż tamta i ma jeszcze głębsze dziury wykopane. Dlatego mógł mieć ciężej, ale dał radę. Poszedł lekko na luzaku z nią. Przekopał, troszkę przekopał, bo Rusek też przekopał, a ten jeszcze nie ma obciążników na tył. Jakby miał, to już by w ogóle ładnie jechał. Czekaj, a tu któryś jest jeszcze taki duży? Ten jest chyba taki większy. O. Będzie, nie będzie kilogram, to tamten był cięższy. Nie, to te już chyba są mniejsze. Chociaż czekaj, zaraz zobaczymy wszystkie. 740. 680, no ten 600 już, 894,5 grama. No i na ten moment mamy już nakopane. Stoi zetorek z dwoma przyczepami już spiętymi.
drzwi otwarte, żeby się wietrzyło, bo dzisiaj dość ciepły dzień, a my idziemy sobie zobaczyć, jak wyglądają po prostu ziemniaki. Także wciskamy się tutaj. O, ale tutaj są, zależy, bo widzicie, gdzie niegdzie, tak jak tutaj na przykład, są mniejsze, gdzieś tutaj poleciały nawet takie pypcie. Aczkolwiek w niektórych momentach zależy też właśnie gdzie, bo tam na górce wydaje mi się, że były lekko gorsze, a tutaj są ziemniaki konkretne. Zależy właśnie, czasem są mniejsze się zdarzają i większe, bo takie na przykład, gdzie, nie, to no na tamtej przyczepie były też takie małe się zdarzały, a niektóre są po prostu gigantyczne. Także elegancko, one i tak jeszcze sobie będą rosły. I co, za trochę będziemy z tym jechać, a na razie idziemy do wózka od Hederu robić dyszelek.